Dzisiaj ostatni odcinek z Hongkongu, więc pożegnajmy się z tym miastem godnie. Jakie w ogóle chińskie te, to są Chiny. Tak sobie w ogóle pomyślałem parę dni temu, że był ten film Więcej niż jedno życie, nie? O tym, że właśnie podróżowanie i że zmiana miejsca jest możliwa i rzuca ci nowe perspektywy na sprawy. I tak czuję, że tym pobytem w Hongkongu troszkę tak spełniłem tę samą własną przepowiednię. To znaczy, przyszedłem tutaj i spędziłem sobie czas tak jakbym tak w cudzysłowie tutaj mieszkał przez te dwa tygodnie. Wiadomo, że intensywniej niż gdybym naprawdę mieszkał, ale no wiecie o co mi chodzi. Tak żyłem sobie tutaj przez ten czas krótki, ale... No, chodźmy. Place with an amazing view when the weather is good. So this is what we're getting today. To jest Instagram Pier. To miejsce, gdzie przyszedłem pierwszego wieczora razem z Edwardem i Elaine. Ale wtedy padało i nie było zbyt ładnie, więc... Dzisiaj też nie jest zbyt ładnie. Ale ładniej. Ukrywam, że ta cała wycieczka po Hongkongu przez ostatnie dwa tygodnie była głównie wizualna i głównie o to mi tutaj chodziło, żeby trochę podtrenować fotografię, podtrenować drony. Mam nadzieję, że się udało. Znaczy ja mam wrażenie, że się udało, bo jestem zadowolony i czuję, że bardzo dużo się tutaj nauczyłem. Hongkong to jest w mojej opinii najbardziej fotogeniczne miasto na świecie. Ludzie też dużo robią tutaj zdjęć, jest bardzo dużo fotografów. Oczywiście w Tokio też Japończycy cały czas robią zdjęcia wszystkiemu, natomiast wydaje mi się, że tutaj taki jakby uśredniając poziom fotografii jest wyżej, bo ludzie tutaj szukają ciekawych widoków, szukają takich spotów, które są w jakiś sposób oryginalne, szukają ciekawych kątów. Mówię nawet o ludziach, którzy robią sobie zdjęcia telefonem. W Japonii to jest, no nie wiem, jest kolejka ludzi do zrobienia identycznego zdjęcia zazwyczaj, więc... Piesek, co ty się tak bujesz, co? Gdzie idziesz, ty? To jest miejscówka dla wszystkich beczkowników. Niektóre odmiany bambusa rosną metr na dobę. Naprawdę? Tak, więc dlatego jest tak bardzo często używany właśnie w budownictwie, bo jest strasznie twardy. A, okej. Okay. No i szybko odrasta, w sensie produkcja jest... No dokładnie, mogą to wywalić, wiesz, w ciągu 2-3 dni masz już po 3-4 metry, nie? To można timelapse nakręcić jakoś, nie? Ten... No, dlatego w średniowieczu używali bambusu właśnie jako tortura. Zostawiaj jakoś koło drzewa, zasadzaj bambus i w ciągu godziny dwóch, czy tylko nie dwóch, w ciągu dnia dwóch się przebijali. Wczoraj miałem taki moment, wiesz, myślałem, że ten, że wrzucę zdjęcie właśnie, wiesz, takie piwo versus rumianek. Takie robię chuj tam, czy tam. No, no. Chciałem powiedzieć, że... Jesteśmy w miejscu z żeberkami. Tradycyjne kantońskie. Wcale nie. Moje! Ale to było dobre, Boże. Najlepsza rzecz, jaką jadłem w Hongkongu, to amerykańskie żeberka. Strasznie to brzmi, ale co poradzić, nie? Jeszcze a
propos fotogeniczności Hongkongu, tramwaje. Idealny punkt obserwacyjny. Są piętrowe, więc masz taką jakby kamerę zawieszoną wyżej. Każdy może się przejechać i nagrać sobie pięknego timelapsa, który się wydaje nakręcony nie wiadomo jak. Pięknie, kurde, można naprawdę jeździć tymi tramwajami w kółko. Jak będziecie tutaj w Hongkongu, koniecznie pojeździcie sobie tramwajami. Ja podczas tego pobytu mało to robiłem, bo już się najeździłem ostatnio, ale kurde, no masakra, przepięknie. Nie wiadomo aż w którą stronę kamerę zwrócić, bo w każdym kierunku dzieje się coś ciekawego. Moje wrażenie jest takie z Hongkongu, że tutaj jest dużo udogodnień do mieszkania, których w Tokio nie ma. No i oczywiście vice versa, są rzeczy, które w Tokio są przyjemniejsze niż tutaj. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że tutaj w Hongkongu, będąc obcokrajowcem, Europejczykiem, no nie jesteś takim misiem panda jak w Japonii, bo tutaj ludzie są po prostu przyzwyczajeni i nie jesteś tutaj outsiderem, tylko jesteś jakby ci ludzie obcokrajowcy mają tutaj po prostu swój własny wycinek tego miasta i tej kultury. Ja to sobie tak wyobrażam, że Hongkong ma większe skrajności niż Tokio, znaczy jest bardziej skrajną Azją i bardziej skrajnie jest zwesternizowany, a Tokio to jest taki, no taki własny świat trochę. Czasem sobie myślę, że to jest błogosławieństwo nie umieć czytać chińskich znaków czy japońskich kandziów, bo każdy napis wygląda fajnie, a to jest pewnie napisane jakiś tam makaron Zbigniewa czy coś. Komunikację publiczną stanowią najdłuższe schody ruchome na świecie. To jest tak, że te schody idą przez całą dzielnicę w zasadzie. Od poziomu stacji Central do tak zwanego mid-levels, które są wyżej położone. I te schody jadą w dół, a wieczorem jadą do góry, żeby ludzie mogli nimi dojechać do pracy. Zgodnie z rytmem miasta i tego, jak ludzie się poruszają. Mówiłem to więcej niż jedno życie, wiem, powtarzam się, ale no co, trudno, nie? Mówiłem prawdę, więc powtórzę. No zajebiście klimaciarsko tutaj jest, po prostu tyle fajnych widoków. Gadam w kółko to samo, ale no patrzcie sami, jak to wszystko wygląda, nie? Na razie, Maciej, Żółwik. Krzysiu! Widzimy się w Tokio. Widzimy się w Tokio, na razie. O, a ty skąd się tu wziąłeś? Już miałem nie jeść nic po tych żeberkach. Ale tak wyszło, no takie fajne miejsce tutaj, na ulicy. Dym leci, Karol był głodny, więc wszystko jego wina. Jem drugą kolację. No, ostatni wieczór, więc... Można, nie? Ostatnia wieczerza tego wieczoru, jeszcze jeden posiłek. To nie przeze mnie. Bułeczki. Ja mówiłem na filmie, że dobre, to co Karol powiesz. Dobre? Dobra. Dużo ludzi mówi po angielsku, przynajmniej łamaną angielszczyzną, a jeśli ktoś nie mówi po angielsku, to też jakby nie ma spiny, znaczy postara się z tobą porozumieć jakoś. W Japonii to jest trochę problem, że ludzie oczywiście się starają, ale czujesz ich stres, czujesz ich przerażenie, że po prostu przyszedł obcokrajowiec i coś mówi. Tutaj jakby mają kompletnie w***ane. Po prostu po Japończyku zawsze widzisz jego przerażenie, że nie jest w stanie odegrać swojej stuprocentowo perfekcyjnej mowy obsługi klienta na tobie i coś pójdzie nie tak, a tutaj po prostu masz babkę, która zrobi ci ty mówisz po swojemu, ona mówi po swojemu, nie rozumiecie się, ale coś tam z tego będzie. Jeśli podobał wam się ten film, to zasubskrybujcie ten kanał i dajcie lajka w górę. Zabawne, bo mam odruch, żeby coś takiego powiedzieć, bo mam wrażenie, że pod koniec dnia kończy się odcinek. Tymczasem ten odcinek... O! Nie zauważyłem was. To jest wciąż ten sam odcinek. Dzisiaj już wracamy do Tokio. Czas opuścić to miejsce. Opuściłem.
Bardzo mi się tutaj podobało. Dużo ludzi mnie pyta, czy to co ja tutaj robię, czy to są przymiarki, żeby się tu przeprowadzić, czy Krzysiu będzie mieszkał w Hongkongu. Nie, nie wydaje mi się. Potrzebowałbym, jeśli bym się gdzieś przenosił, potrzebowałbym miejsca dużo mniej intensywnego niż to tutaj. Za szybko, za gęsto, ale super. To jest moja ulubiona azjatycka metropolia. Zadomowić, to znaczy tak pobyć na tyle długo, żebym sobie poczuł, które miejsca mi się podobają, gdzie wrócić i mam nadzieję, że zasiałem sobie tutaj takie ziarno, trochę jak w Seulu, będąc parę miesięcy, parę lat temu. Kolejny posterunek gąciarza w Azji. Tu jest jeszcze tyle rzeczy, o których w ogóle nie mówiłem, na przykład to, przy czym przejeżdżamy teraz, to jest jeden z najbardziej znanych budynków na świecie. Siedziba banku HSBC, taki budynek zrobiony modułowo w ogóle. Niesamowita sprawa. Ja uwielbiam takie miasta po prostu. Hongkong to jest miasto niesamowicie szybkie, miasto skrajności. Tutaj z jednej strony to jest koleś bez koszuli i obskurny targ, z drugiej strony jedne z najpiękniejszych drapaczy chmur na świecie. 100% przeciążenie sensoryczne, dokładnie tak jak lubię. Drzewnie jest wyjeżdżać, ale na pożegnanie jest tutaj świetny bajer na koniec. Check-in na samolot w centrum miasta. Cudowny wynalazek po prostu. To działa tak, że możesz sobie dać walizkę, normalnie się zaczekinować na swój lot i cały czas jesteś w centrum miasta i jest tutaj bezpośredni pociąg, który cię weźmie na lotnisko, jak już przyjdzie czas, więc genialne po prostu. Trafiłem do restauracji z dimsumami, która jest przy dworcu i nie uwierzycie, ma gwiazdkę Michelin. Wsadźcie sobie w dupę ze swojej gwiazdki. Wyobraźcie sobie, jakby w Krakowie co druga restauracja miała gwiazdkę Michelin. Zapiekanki na Kazimierzu, dwie gwiazdki. Dwie gwiazdki. Niesamowita restauracja u Endziora. Zapiekanka ze szczypiorkiem, trzy gwiazdki Michelin. Kiełbasa z Nyski spod hali targowej, dwie gwiazdki. Uważanki na rynku głównym w Krakowie, jedna gwiazdka Michelin. Rekomendacja i sztuciec. Warto jechać do Europy specjalnie, żeby zjeść tego, no, obwarzanka. Ostatni wdech hongkońskiego powietrza. Śmierdzi to spalinami. Dobra, chodźmy. Korzystając z okazji, wyjeżdżając z Hongkongu, chciałem podziękować bardzo społeczności patronów, bo to dzięki waszemu wsparciu mogę sobie realizować takie oto serie i trochę bardziej szaleć po świecie. Jeśli chcecie dołączyć do tego zacnego grona i wspomóc mnie w rozwoju tego kanału, to zapraszam. Jak widzicie, efekty przynosi to całkiem fajne. W tym momencie jakiś 1% stałych widzów wspiera ten program aktywnie. To jest jak najbardziej w porządku liczba, ale jak czasem masz ochotę postawić mi ekwiwalent przysłowiowej kawy, to możesz się tam zapisać. O Boże, jaki się teraz zmęczony poczułem. Czuję, że wróciłem do punktu wyjścia, bo to jest lotnisko w Hongkongu, którędy leciałem do Izraela i mówiłem, o może, może znalazłby się czas, żeby się tu zatrzymać. Na lotnisku już nie ma restauracji z gwiazdką Michelin. Naprawdę wsadźcie sobie w dupę te gwiazdki. O pierdol. Zawsze jak już sobie tak siadam na lotnisku, jestem w drodze na lotnisku, to już tak klapie. Cały mój organizm się luzuje. Wiecie, jak się nazywa ten samolot? Bo nazywa się smażone tofu z wieprzowiną. Naprawdę tak się nazywa, taka jest nazwa samolotu. Jak wysiadasz z samolotu, jest wielka kolejka ludzi z japońskim paszportem, 100 osób czeka. Potem jest wielka kolejka ludzi z zagranicznymi paszportami, 50 osób czeka. A po środku jest mała kolejeczka ludzi z wizą, gdzie są zawsze dwie osoby. To chyba dobranoc. Przyznajcie, zajebisty ten Hongkong.